Odwracamy się, odwracamy się, odwracamy się. Prawie 180, jeszcze trochę. Dobrze, do... Patrz, tyłem stoję do Thanosa! Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Wiele osób mnie pytało, Farel, kiedy w końcu nagrasz test broni Avengersów? A już wam na to pytanie odpowiadam właśnie dzisiaj. W dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie pod lupę tarczę Kapitana Ameryki. Dokładnie będziemy testowali, ile w stanie jest wytrzymać ataków Chitauri oraz Thanosa. Ale zanim zaczniemy dzisiejsze testy, chciałem wam przypomnieć, że za 67 godzin startuje sezon 9 w grze Fortnite. I z tej okazji dla wszystkich wspierających z kodem Farel przygotowałem naprawdę mega fajny konkurs. Dzisiaj, pod tym filmem, jeżeli dopiszecie dowolny komentarz, zostawicie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał i wpiszecie kod w sklepie Farel bądź Gaming with Farel, bierzecie automatycznie udział w konkursie na 10 karnetów bojowych. Więc moi drodzy wspierający, mam nadzieję, że taki giveaway wam się podoba. Dzięki wam mogę organizować super konkursy dla was mega serducho. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie. A teraz zapraszam na wielki test wytrzymałości tarczy Kapitana Ameryki. Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj przede mną 5 Chitauri, którzy mi pomogą testować tarczę Kapitana Ameryki. Z tyłu znajdują się również Avengersi, którzy będą mi pomagali w dalszych testach. Ale na samym początku, ała, nie rzucaj we mnie pomidorem, sprawdzimy, ile w stanie jest wytrzymać tarcza Kapitana Ameryki. Chitauri numer 1, za chwileczkę będziesz do mnie strzelał. Oj, prze... Sorry, Chitauri, proszę powrócić, misklik. Strzelaj do mnie, przyjacielu, i zobaczymy, pod jakim kątem jesteśmy w stanie się obronić. Zobaczcie, prawie 90 stopni i au. Nie płacz, drogi przyjacielu. Dobra, teraz w drugą stronę sprawdźmy. Strzela jedynko. Jeszcze. Celuj w tarczę. Celuj w tarczę. Cały czas celuj w tarczę, zobaczcie. Prawie 180 stopni. Jeszcze. Ała, dobra, bo zginę. Okej, numerze 4, teraz będziesz numerem 2. Wstańcie znów w rzędzie. A tamta ekipa do was dołączy po prostu jako czwórka i piątka. Numerze 1 strzelaj do mnie, do tarczy. Cały czas, nie przestawaj. Dołącza się do niego numer 2. Okej, celujcie w tarczę. Numer 3 dołącz. Okej, zobaczymy, czy damy radę się obrócić jak najdalej. Dobra, 60 HP. Jest numer 4, teraz poczekamy jeszcze na... Wow. Proszę nie zabijać moich sługusów, ponieważ oni mi są bardzo mocno potrzebni do nagrywania. Okej, wznawiamy dalsze testy. Niestety strefka nas zaczęła gonić. Jeszcze raz. Numerze 1, strzelaj. O, przybieg 5. Numer 2, strzelaj. Numer 3, również. Numer 4. I numer 5. Jaka zadyma. Zobaczymy, czy jestem w stanie do was blisko podejść. Wow, komuś się armatka zgrzała. Okej. Wiemy, że... Ała! Wiemy, że tarcza wytrzymuje atak 5 Chitauri. Teraz jeden z was może wziąć kamień nieskończoności i zmienić się w Thanosa. Dobra, mamy Thanosa. Drogi Thanosiku, proszę tutaj podejść do mnie teraz. Możesz wziąć sobie jeszcze jeden kamyczek. Reszta Chitauri również staje w rzędzie i sprawdzimy, czy 4 Chitauri plus laser Thanosa... Au! Bardzo bolało. Nie jest w stanie wytrzymać tarcza Kapitana Ameryki. Gdzie Thanos? Thanosik, proszę na miejsce. Robimy jeszcze raz. Numerze 1, atakuj. Numerze 2, atakuj. Numerze 3, atakuj. 4 i 5. Okej. Dawaj, Thanos, laser. No na easy. Okej, Thanos. Wszyscy strzelają, a Thanos wali z pięści teraz. Zobaczymy, czy wytrzymam. Thanos, drugi atak, wal z pięści. Z wyskoku. Jeszcze raz. O! Dobra. Jeszcze raz. Ten test jest ciekawy, ponieważ Thanos jak uderza, wali w ziemię i chyba mi zadaje obrażenie. Dobra, sprawdzimy to jeszcze raz, ale teraz sam Thanos pierw. Czy tarcza Kapitana Ameryki wytrzyma pięść Thanosa? No to jest ciekawe. Okej. Drogi Thanosiku, proszę mnie uderzyć. Leci z góry Thanos. Jak to będzie? No, trafiłeś obok, jeszcze raz. Bezpośrednio. Nie no, tarcza wytrzymuje laser, ale z pięści. Traf mnie, jeszcze raz mnie traf.
O! Widziałeś? Jeszcze raz. Idealnie w tarczę. Ach. Jeszcze raz, bo nie jestem pewien, czy jak z backhanda bije, czy jest w stanie tarcza to wytrzymać. Jeszcze raz. Okej, Tanosik. Pierw pięść. Sprawdzimy pięść. Nie wiem, czy trafiłeś w tarczę. Jeszcze raz. Kurczę. Kurczę. Chyba tarcza nie jest w stanie wytrzymać tej pięści. Jeszcze raz. No niestety. Tarcza na pięść Thanosa jest jak parasol na mróz. Coś w ten deseń. Okej, drodzy Chitauri, proszę ustawić się teraz w rzędzie jeszcze raz i będziemy testowali drugi atak Chitauri przeciwko tarczy kapitana Ameryki. Mi się wydaje, że... Tylko celujcie w tarczę, nie? Mi się wydaje... Sorry. Nie ten przycisk myszy. Dobra, jednego mniej. Numer jeden, strzelaj odłamkowym. Woo! Numer dwa, teraz numer trzy. I Thanos. Zobaczcie, co się dzieje. Ona chyba wytrzymuje wszystko. Wytrzymuje chyba wszystko. Numerze 5 dołącz również. Dobra. Momencik, stop. I teraz numer 1 tylko. Celuję z pierwszego ataku, co testowaliśmy. W tarczę od boku, 90 stopni. No dawaj, strzelaj. Okej. I teraz postaraj się uderzyć z tego drugiego ataku. Traf w tarczę. Czy mnie obroni? Od boku. Wow. Dobra, z pierwszego ataku. W tarczę celuj. Dobra, jeszcze. Do maksymalnego odchylenia. Jeszcze. Jeszcze. Okej, i teraz z drugiego ataku. No niestety, jeszcze raz, może ty nie trafiłeś? No niestety, tarcza pod tym kątem nie broni drugiego ataku. Okej, teraz jeszcze sprawdzimy pod kątem tarczę, jak będzie na nią oddziaływał laser Thanosa. Laser Thanosa wraz ze mną będzie się obracał. Dobra, Thanosi, jesteś, nie? Gotowy? Tak, widzę cię. Kochanieńki. Okej, ja gdzieś stanę tutaj. Celuj mi w tarczę bezpośrednio, ja się będę odwracał, a ty laserem cały czas podążaj za tarczą. Wow, jeszcze raz, do 90 stopni udało nam się obrócić. No, ściął mi głowę, jeszcze raz. Let's go. Dobrze. Jeszcze raz celuj. Atakuj. Odwracamy się. Prawie 180, jeszcze trochę. Dobrze, patrz, tyłem stoję do Thanosa, jeszcze raz. Ej, dobre to było. Patrz. Prawie, żebym się obrócił dosłownie plecami w kierunku Thanosa i dalej mnie tarcza broniła. To jest mega dziwne, ale spoko teścik. Wszyscy Chitauri strzelają w moją tarczę, Thanos również z lasera i staramy się obrócić 180 stopni. 3, 2, 1, go! Go! O, wow! 10 HP! Celujcie w tarczę! Blazio ma Zeza i zabił Farela normalnie. Teraz czterech Chitauri strzela do mnie. Thanosik, na razie się uspokój, bez ciebie. I zobaczymy, czy ja jestem w stanie do was podejść i na przykład rzucić tarczą i was wtedy zabić. Dobra, ogień. No niestety, cztery Chitauri są za szybcy, nie damy rady tego zrobić. Zrobimy jeszcze jeden dodatkowy test. Chitauri ustawiają się teraz wszyscy ładnie w rzędzie. Thanosik również, zapraszam. I zobaczymy, ilu nam się uda Chitauri naraz zabić z tarczy. Dobra. Chyba Kewa na początku wam zbiłem. Czy wszyscy dostali? Chyba tak, okej, uwaga. 3, 2, 1. Woo! I co? Jeden tylko zginął? O co chodzi? Czekajcie. Jeszcze raz, 3, 2, 1. Ej. Jak to jest możliwe? Jeszcze raz, bo coś tutaj jest nie halo. Mi się wydaje, że powinno przeciąć wiele osób na raz. Ta tarcza przecież się odbija, powraca. Patrzcie, rzucam. No i się odbiła. Raz, dwa. Okej. Większe odległości od siebie stańcie. Może wtedy zadziała. Nie wiem. Okej. Rzucamy. Sprawdźmy. O! Teraz zadziałało. Nie, zabijaj go, Thanos. Uwaga, 3, 2, 1. Dobra, Kevika zbiłem każdemu. Jeszcze raz, 3, 2, 1. No i co?
Ale to jest dziwne. No to chyba jest zależne od tego, ile macie kewa. Za chwileczkę to inaczej zrobimy. Dobra, kewika nie macie, teraz w rzędzie się proszę ustawić, panowie. No i próbujemy. Raz, dwa, trzy. Dobra, chyba wam zostało teraz resztka życia. Raz, dwa, trzy. Woo! Wszyscy. Wszyscy zginęli, tylko Thanosik przeżył. Jak zawsze. Kurczę, brakuje mi Chitauri. Jestem mega ciekaw, ile maksymalnie może osób zabić tarcza. A jeżeli chcielibyście się tego dowiedzieć, to zostawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek pod tym odcinkiem i nagrywamy kolejny odcinek z testowania broni Avengersów. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!